O, dzień dobry, dobry wieczór, panowie i panie. Ja tu codziennie do was nadaję, prawie że codziennie, z Międzyzdroi, ale teraz Międzyzdroje zmieniamy na chałupy, welcome to. Czekajcie, zrobimy miniaturkę. Jak to się robi? Miniaturka zrobiona. Chałupy, welcome to. Dzisiaj chałupy, welcome to, czyli poleciałem na wschód, w pizdu kilometrów, nawet nie wiem ile, chociaż to zrobiłem jeszcze trudniej to zrobiłem, bo pojechałem w dół do Wrocławia, przespałem się, a potem 600 km, czy tam prawie 600 do góry. I tak sobie spaceruję po torach, a żeby wam pokazać te tory, a pokażę wam tory. Why not? Czemu nie? To są tory i po tych torach jeżdżą pociągi. I to kursują na Hel, tam do Juraty, do Jastarni, a tam do Władka, czyli do Władysławowa. Ale ja przez tory przeszedłem, bo tu nie będziemy ryzykować i chciałem właśnie odnieść się do tego ryzyka i do inwestycji w kryptowaluty i w ogóle do inwestycji. Jak widzieliście moje wideo z Tomkiem kilka dni temu, na moim kanale, tam będzie Tomasz Czechowski, i tam coś tam dalej, to w pewnym momencie wideo padło coś takiego, że Tomek mówi, że inwestycja jest dobra, jak jest nudna. Mówi, inwestowanie ma być nudne, czyli to nie ma być jakby stresujące, to nie masz na to skombinować, czegoś szukać, ma być nudne. Dobra inwestycja jest nudna. Czyli co jest na przykład nudne w inwestowaniu w kryptowaluty? No nudny jest na przykład farming staking. Dlaczego? Bo wybierasz sobie raz jakąś parę walutową, które dajesz do farmingu, czyli zapewniasz płynność na jakiejś giełdzie. Na przykład Osmosis, to co ja robię. Czyli to jest, i to też jest nudne, bo ja cały czas wam w kółko mówię Osmosis. Wiele osób na przykład na grupie Kasa z Neta, a słyszę, na tej farmie coś tam, pytają się o nowe farmy, prawda? A słyszeliście o tym, o takim protokole, albo słyszeliście o takiej platformie? I wiesz, słyszeli, nie słyszeli, ale jak zrobisz 10 różnych platform, to się w żadnej nie będziesz się orientował dobrze i będziesz miał problem, bo też w każdej zainwestujesz tylko 1/10 kapitału, będziesz rozkojarzony, nie będziesz wiedział co robić, a inwestowanie i zarabianie ma być nudne, czyli to ma być nudne. Nudne i masz zarabiać, dlatego ja znowu Ci pokażę Wam Osmosis i pokażę Wam, że parę miesięcy temu zainwestowałem, no teraz około 2 miesiące mija, w Osmosis, platformę Osmosis, 33 tysiące dolarów. Pokażę zaraz, ile tam już na tej platformie jest. Dobra, bo teraz z boku to pokażę. To jak widzisz, teraz mamy tam już ponad 60 tysięcy dolarów, czyli już prawie razy dwa. Dlaczego razy dwa? Dlatego, że zysk, że ceny kryptowalut tokena Osmo, Cero i Ethereum wzrosły przez ostatnie 2 miesiące. Ale też dlatego, że część pieniędzy, które tam zarabiam, ja reinwestuję. Farmę na przykład, farmę Cero do Osmo. Otworzyłem na początku tylko farmę Cero do Osmo i tam dałem 33 tysiące dolarów. A teraz już mam już farmy dodatkowo Ethereum do Osmo, Bitcoin do Osmo i jeszcze Evmos do Osmo. Czyli mam trzy dodatkowe farmy, ale te farmy ja już otwierałem za zyski, czyli za codziennie zarobione pieniądze. Te pieniądze, które tutaj widzisz teraz z boku, dzisiaj padło ponad 90 dolarów. To znowu ja zaraz zamienię na, mam tam 90 dolarów i mam w Ethereum trochę jeszcze i zaraz to właśnie dodam do tej puli płynności, żeby dalej to pracowało, czyli dodaję i coraz i na drugi dzień jutro znowu zarobię trochę więcej, bo znowu dodam kasy do tej farmy i to jest nudne, po prostu to jest nudne, zarabiam, reinwestuję, czasami wypłacam sobie te środki, zamieniam na USDC albo na Atoma, wypłacam gdzieś na giełdę, potem wypłacam normalnie w gotówce, żeby sobie za to żyć, ale to jest nudne. To jest nudne i o to powinno Ci chodzić. Ty nie szukaj emocji. Nie szukaj emocji w kryptowalutach czy w inwestycjach. Jak chcesz, to zobacz sobie, o, mój filmik, może też widziałeś już na kanale, też kilka dni temu, jest o tradingu. Trading na dźwigni. Ja tam pokazuję trading na dźwigni, jak się odstawia dźwignię, jak to. I tam w opisie tego filmiku jest napisane, że 2 godziny po tym, jak wykonałem ten trade, straciłem całą kasę, którą zainwestowałem w ten trade. Akurat to był taki trade testowy na wielkiej dźwigni, po to, żeby wam pokazać, jakie to jest ryzykowne, że można dużo szybko zarobić, albo dużo szybko stracić. I całą kasę, tam było około 40 dolarów, straciłem na tym tradzie, bo obstawiałem, że będzie short. Pokazywałem w ogóle, to była instrukcja, jak odpalić shorta na giełdzie z dźwignią na Bybicie, bybit.com.pl. Link też jest w opisie. Pokazałem to, no ale właśnie kurs poszedł Bitcoina zamiast spadać, Ethereum akurat, kurs Ethereum spadał, czy rósł, a ja obstawiałem, że będzie spadał, no i straciłem. No i widzisz, a gdybym zainwestował tam 5 tysięcy dolarów, tak ostatnio, albo 10, albo 25, albo 100 tysięcy, to bym tego nie było i mi się stresował. Albo nawet jakbym zarabiał, bym 1000 dolarów na plusie, 2000, co to robić, czy to sprzedawać, czy nie? Wow, dobra, sprzedałem, ale potem znowu mam kasę. Mam 15 teraz tysięcy dolarów, czy to zainwestować? Ja pierdolę, dobra, jeszcze, bo chcę to pomnożyć razy dwa. No i to już wtedy nie jest nudne, i to jest stresujące, i to jest przejebane. I zawsze to się kończy tak samo. Trading na dźwigni zawsze się kończy tak samo, czyli stratą. Nawet jak 10 razy pod rząd będziesz zarabiał, to potem zarobione pieniądze, twój milion, który zrobisz, i tak go stracisz. No tak to jest. A jeśli robisz coś,
jeśli twoja inwestycja jest nudna, no to gratuluję ci. Gratuluję ci, bo moi koledzy, moi znajomi, którzy mają właśnie długi czas nudne inwestycje, to są bardzo zamożni ludzie. Są milionerzy dolarowi, o tak ci mogę powiedzieć. Bo przez długi czas na przykład kupują Bitcoina, Ethereum, Cardano czy Ripple i robią to długi czas. Gdzieś mają na stakingu nawet na 10-12% rocznie. Czy na farmingu na 50% rocznie. To się może komuś wydawać, że to jest mało, 50% to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo jak człowiek reinwestuje, robi reinwestycje, czyli zarabia coś i ponownie to dokłada do kapitału, to się robi tak zwany procent składany. I się robi taki efekt kuli śnieżnej. Najpierw kula jest taka mała, daje takie zarobki, potem kula jest taka, daje już takie zarobki, a potem kula jest taka jak moja głowa i daje takie zarobki, a potem jest taka wielka kula jak cały ja i daje takie zarobki już duże. Im większa kula, im więcej kapitału, tym wyższe zarobki. No i tak to działa. Fajnie? No fajnie. Prosto. Czyli tak widzieliście przed chwilą na ekranie. Wziąłem moje Osmo, które dzisiaj zrobiłem, ponad $90. Oni też możecie zobaczyć na poprzednich moich filmach. Było, że zarabiałem dziennie $80, 70 ileś, a teraz kursy poszły do góry i zarabiam $92. A gdyby kursy poszły razy 10 do góry, to bym zarabiał nie $100 dziennie, nie 90, tylko 900. I co zrobiłem? Wziąłem Osmo, które dzisiaj zarobiłem. Wczoraj zarobiłem też Osmo, to wczoraj zamieniłem je na Ethereum. I mam teraz Osmo Ethereum. Dodałem to właśnie do puli płynności Osmo do Ethereum i już mi pracuje jeszcze większa kwota, już ponad, tam jest $3000. I te ponad $3000 to się wzięły po prostu stąd, że zarabiałem. Przez 2 miesiące zarabiam, to wpłacam. Jeszcze bardzo dużo z tego kapitału, który zarobiłem na tej farmie, CRO do Osmo, Ethereum do Osmo, Bitcoin do Osmo i inne, wsadziłem w staking. I w stakingu mam teraz ponad, też pokażę zaraz, ponad $5000, a może już i 6 nawet. I to też codziennie mi zarabia po kilkanaście dolarów, no to patrz, no to no tak to jest, no, tak, no takie to jest fajne, to jest nudne, to ja tam nic nie robię, to jest nudne, bo to codziennie coś mi tam spływa, $90, tu $10, tu $5 i to jest takie nudne i ktoś powie, no to o czym ty będziesz teraz te filmy kręcił, o czym ty będziesz gadał, a w kółko, to jeden to w ogóle skomentował, Osmozis to już jest co ty, ale ty jesteś mądry, wiesz, hejtuje mnie. Ale to się, Osmozis to już jest 2 lata na rynku, tak? Nie 2 lata, tylko rok po pierwszym człowieku. Pierwsza rocznica w lipcu była teraz Osmozis, jest 1 rok. I właśnie o to chodzi, żeby było nudne. Chodzi o to, żeby to było nudne. Po co skakać z kwiatka na kwiatek? Skakanie z inwestycji na inwestycje właśnie doprowadziło mnie już chyba z 3 razy do bankructwa. I inwestowanie w trading na dźwigni doprowadziło mnie do straty kasy. A tutaj, tak jak widzisz, straty kasy nie ma, tylko jest zarobek. Rośnie. No i o to właśnie nam chodzi. Dobra, muszę z tego lasu wyjść. To w tamtą stronę idziemy zobaczyć, jak wygląda plaża w chałupach. Chałupy, welcome to Golasu. Teraz tam nie będzie, bo to w innym kierunku, ale pewnie będzie też fajnie. Dobra, to ja spadam na tą plażę. Dobra, to jeszcze jedna ostatnia już analogia do tego, jakie to ma być inwestowanie. Ma być nudne. Zobacz, ma być takie nudne, jak przejście na przykład stamtąd. Tam z końca Helu, 15 km dalej, masz przechodzić codziennie tam. Czyli razem 30 km masz robić. O, cały ten taki cypel, półwysep helski, ty masz codziennie robić i masz to robić codziennie, czyli w jedną stronę, w drugą, w jedną, w drugą. Za każde przejście dostajesz na przykład $100. No i co? No i ktoś powie, nie, mi się już to znudziło, ja pierdolę, ja już tego nie robię, ja będę teraz kombinował, będę teraz nurkował, bo może za nurkowanie będą płacili więcej. Albo będę teraz fruwał, po prostu będę latał, będę spróbował rozpędzić się, skrzydła, ręce rozłożyć i będę leciał. Bo za to podobno będą płacić mi więcej. Pierdziel to, wiesz? Jak ktoś płaci ci za chodzenie tam i z powrotem, czyli to jest, każdy to zrobi, patrz. Ja idę, jak ktoś mi płaci $100 dziennie za to, że ja idę, zobacz, ciepła woda, ja sobie idę. Inwestowanie ma być nudne, twoja inwestycja ma być nudna, zarabianie pieniędzy ma być nudne. Jak nie jest nudne, to jest zła inwestycja. Jak jest nudne, zarabiasz, nie robisz nic, tylko odbierasz codziennie zyski. To jest właśnie to. To jest właśnie to, co ma być. Zobacz, jak pięknie. Widzisz? Jest takie nudne, a takie piękne. No bo któż z nas nie chciałby dostawać $100 dziennie za to, że idzie? Nawet mógłbym iść tyłem. Rozumiesz to? Mógłbym tak iść do tyłu jak teraz, żeby tylko dostawać tą stówę dolców dziennie. No i tyle. A potem na przykład, o, jak chcesz więcej, no to dobra, to angażujesz więcej pieniędzy.
i dalej chodzisz tak samo, nic więcej nie robisz innego, nie jest to trudniejsze, a zarabiasz więcej, bo zaangażowałeś więcej. Ale tu czadowo, to chyba mnie nie słychać, bo już tak wieje, co? Patrz, cyk, cyk. No tu jest pięknie. Chałupy, welcome to. Dobra, ja idę się wykąpać, czas się zanurzyć. Bo fala fajna przyszła, czas się zanurzyć. Pięknie. Dobra, trzymajcie się i życzę Wam, żeby Wasze inwestycje były takie nudne jak moje. Trzymajcie się, cześć. A za 5 lat zobaczycie, co będzie. Będzie wtedy za 5 lat już chodzenie po plaży, ale po plaży na przykład na Mauritiusie. Lub gdzie indziej, na Hawajach. Cześć.